Witam bardzo serdecznie, z tej strony AS18CLH. Na samym początku mamy w poszukiwaniu skarbów, czyli kolejne bossy, ale zanim do nich przejdziemy, to mamy pewną sprawę do wyjaśnienia. Bo okazało się, że filmik, który wrzuciłem 9 lutego i informacje w nim zawarte na temat talizmanów są niestety błędne. Dlatego trzeba się poprawić. Co za tym idzie? Informacje, które, a w sumie wzór, jaki znalazłem na forum, bo to się posługiwałem wzorem, który był na forum i akurat na filmie mówiłem tym poprzednim w minucie 5 i 44 sekundzie, więc w razie czego to nie jest tak, że teraz coś wymyślam, to jest akurat wszystko udokumentowane, to co ja powiedziałem, to jest wszystko na filmie i okazało się, że niestety wzór ten, którym się posługiwałem, jest błędny. Okazało się, że nie zgadza się i też dostałem komentarz od pewnej osoby, ta osoba to jest Nubis, i okazało się, że podał mi inny wzór, bo wydawało mu się i myślał, że ten będzie lepszy. Ja się posługiwałem wzorem, czyli było coś takiego, przypuśćmy bijemy 5000 i było plus 18% plus 0,0%. Jeżeli byśmy ulepszyli na plus 1, a na plus 2 to już by było 0,10, a na plus 3 0,15 i tak dalej. Co 500 wyżej. A Nubis mi w sumie podał, że to byłoby coś takiego, że 0,5, później kolejny poziom to by było 1%, później 1,5, później 2, coś takiego. Dostałem również od niego filmik, w sumie u niego na kanale jest to też dostępne, jak testował talizman błysku plus 1 oraz plus 4. Znaczy tak mi się wydaje, że jest dalej dostępny, bo ja ostatnio nie byłem na tym kanale i zauważyłem, że rzeczywiście jest różnica, bo jak je podawałem na filmie, to mówiłem, że według wyliczeń, jak to wychodziło, to co każdy poziom o 4 powinniśmy więcej bić, jeżeli bijemy 5000. Okazało się, że jednak tak nie jest. Osoba ta biła o wiele więcej, a biła tylko 2000 i to z łapy było. I biła o wiele więcej, to nie było, że przypuśćmy o te 16 czy 14 więcej było bite. Okazało się, że, bo dostałem też informację, jak na smoku ta osoba była, że porównując talizman plus 1 i plus 4, to na plus 4 biła o 200 więcej niż na plus 1. To jest duża różnica, jak widzicie. No i niestety wynikło to, że podałem błędne informacje, za co oczywiście chciałbym was wszystkich przeprosić i przepraszam. No niestety tak wyszło. Za słabo przetestowałem te talizmany, bo okazało się, że to co ja pokazałem na filmie jest niestety mało wiarygodne. Za słaby to był test. Później, bo trochę dyskutowałem z Nubisem, to postanowiłem jakieś testy porobić, wgłębić się bardziej, licząc na to, że uda się znaleźć pewne rozwiązanie na temat tego wzoru, ale wyszło coś takiego. Dostałem na czas testów talizman błysku plus 4. Ja miałem osobiście plus 1 swój i zrobiłem test na 4 bossach na mapach 90+. Oczywiście wybrałem takie bossy, które mają żywioł na błyski, tak jak na przykład tutaj mamy brutalny czerwony wódz. Czyli ja robiłem testy na brutalnej trupiej twarzy, brutalny czerwony wódz, Arges oraz Polifem. Testy trwały bardzo długo. W przypiętym komentarzu zobaczycie, jak te testy wyglądały, bo tam wiele, wiele rzeczy w sumie testowałem. Bicie z samej łapy, bicie z łapy z alchemią, bicie z łapy z talizmanem plus 1, plus 4 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będziecie mieli w przypiętym komentarzu, jak to wygląda i jakie wyliczenia wyszły. Teoretycznie, jak to powiedzieć na takie podsumowanie tych testów, wyszło to tak, że do dnia dzisiejszego nie wiemy dokładnie, jaki wzór Gameforge użył. To jest jakiś majstersztyk. Nie wiem, jaki oni to właśnie wzór mają, bo to, co na forum było podane, było błędne. To, co Nubis podał, było błędne. Szkoda. Liczyliśmy, że będziemy wiedzieli, jak dokładnie jest to liczone. To, co ja testowałem na bossach,
różne wyniki wychodziły, no w ogóle czasami coś tam się niby zgadzało z procentami, że to tamto, że niby powinno się zgadzać, ale z innymi bossami tak nie było. Myśleliśmy, że może jest to związane z defem, że niektóre bossy mają więcej defa, to dlatego mniej czy tam więcej te talizmany dają. Ale nie, no nie wiemy, no nie wiemy jak to w sumie wygląda. Trochę głupio wyszło jak wyszło, bo chciałem dobrze, dlatego w opisie pod filmem mam podane, że postaram się dostarczyć jak najwiarygodniejsze informacje, ale wyszło jak wyszło. Jedynie chciałbym pozdrowić osobę Nubis za użyczenie mi talizmanu i oczywiście dziękuję za poprawienie mnie, bo tak to bym ciągle w błędzie był, że ja miałem rację, okazało się, że nie miałem racji. I niestety tak to wygląda. Wracając do filmu, bo tak myślałem, że tu będzie długo gadane, 6 minut, to no, oczywiście zajmujemy się Czerwonym Wodzem i Brutalnym Czerwonym Wodzem, to szybko powiem o Czerwonym Wodzu. To ma oczywiście odporność na ziemię, level 105 i znajduje się na Nefrytowej Zatoce. Boss niby łatwy do zbicia, chociaż długo się go zbija, ale teoretycznie bardzo mało bije. Ale porównując Brutalnego Czerwonego Wodza, to ma odporność na błyski, level 107 i występuje na górach Grzmotu. I na niego jest potrzebne... Co ja tu mam? Góry Grzmotu... Wydawało mi się, że tu właśnie był mi potrzebny... było mi potrzebny EQ na błyski, bo nie dawałem rady po prostu z nim. Tak to niestety wyglądało. Co prawda jest już 20 wód, to jest, ale zaraz wam przeczytam, co poleciało z Czerwonego Wodza i Brutalnego Czerwonego Wodza, ale wstrzymajmy się na chwilkę, bo będą pozdrowienia, a jak zacznę to czytać, to pozdrowienia praktycznie ominę. A oczywiście tego bym nie chciał, bo wiem, że niektórzy ludzie chcą, no przynajmniej, żeby ich pozdrowić, skoro napisali. Właśnie, pozdrawiamy Gugu 4, Amkira, Napet 4, Rossomak, Dzienia, NGMKK, Mass Monster, Aura Noego, Młody Pająk, to pozdrawiam, no nie zauważyłem niestety, bo zacząłem czytać to, co ta osoba przeczytała, no ale jest to film, ważne. A tutaj to już Szafir, postanowiłem wyborny kupić, tak, powiecie, że po co wyborny, jak jest teraz mityczna alchemia. Nie stać mnie na mityczno, a na to mnie było stać. Więc co poleciało z Czerwonych Wodzów? 20 sztuk. Poleciało 20 mroków, 100% szansy na mrok, 3 pedeki, 2 bodzie, 3 paczki pele, 1 kamol i skrzynia ksiąg dopalacz. O ile pamiętam, to tylko jakiś badziów mi poleciał. A z Brutalnego Czerwonego Wodza poleciało mi tak. Też 20 mroków, też jest 100% szansy na mrok, 1 PD, 2 paczki pele, 2 rękawice złodzieja na 2 godziny. Więc jakby tak patrzeć, to teoretycznie według mnie opłaca się bardziej Czerwonego Wodza zbijać. Po pierwsze, jest trochę łatwiejszy, co prawda długo się go zbija, ale jest łatwiejszy. Wystarczy się ubrać trochę EQ na potwory, luda. Mamy luda, to szybko nawet w miarę schodzi. A Brutalny Czerwony Wódz, no potrzebny jest EQ na błyski. Przynajmniej w moim wypadku, nie wiem jak u innych to by było, ale EQ na błyski jest wymagany, bo inaczej nie zbijemy tego bossa. Przynajmniej ja nie mogłem. A tak to mając EQ na błyski, to ładnie schodzi. Przechodząc jeszcze szybko do Szafiru, co prawda tutaj jak widzicie to jest tak jakby nowa seria, ale zaraz przejdziemy. No to teraz praktycznie postanowiłem właśnie dla buchki kupić Szafir. Zawsze tam do błogosławieństwa, o ile dobrze pamiętam, 2% więcej dawało, więc buchka przynajmniej jest trochę lepsza. No i w sumie tylko tyle mogę powiedzieć. A wracając tutaj do tego, co tu się aktualnie dzieje, postanowiłem stworzyć nową serię, która się nazywa po prostu Górnictwo. Czyli, bo nudziłem się, nie wiedziałem co robić, wtedy jak rękawice złodzieja zepsuli, nie chciało mi się na metki chodzić, bo nic praktycznie nie dopiło, to postanowiłem po sochance pokopać sobie żyły, rudy i wyszło tak, że trochę odcinków z tego będzie, bo po 5000 sztuk będzie przerabiane. Więc to jest akurat nawet fajny zarobek. Tutaj oczywiście wyświetli wam się ile udało mi się wytworzyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że oczywiście jest problem z cheat blockerem,
Co prawda teraz jak nagrywam, to jest czwartek, niedługo konserwacja będzie. Jak czwartek, to akurat dwa dni później będzie odcinek, ten właśnie się pojawi. Rękawice złodzieja jest praktycznie naprawiona. Podobno można ją łączyć z rękawicą z Isa i ze szkaty ucznia. Ze szkaty ucznia nie wiem, nie sprawdzę, bo niestety nie posiadam na żadnej postaci szkaty ucznia. Ryby. Postanowiłem, że dnia 30 marca będzie filmik z Gramy na luzie. Dawno nie było, chyba w grudniu w tamtym roku, i będzie filmik właśnie z Gramy na luzie o rybkach. Już chyba w 90% czaję, o co chodzi, wiem jak to działa, więc stworzę taki filmik. Będzie praktycznie na żywo, będę na żywo łowił i będę wtedy w międzyczasie akurat wtedy komentował co i jak. Więc to wydaje mi się, że akurat niektórym graczom pomoże, bo niby są plusy, niby są minusy. Póki co nie będę się rozgadywał. Ja oczywiście tutaj zostawiam was z kartą potwora, część pierwsza. Za 2 tygodnie będzie część druga od momentu pojawienia się tego filmiku, a pomiędzy właśnie będzie kolejny filmik z Gramy na luzie. Czyli będą praktycznie póki co tydzień odcinki, więc to akurat wam się powinno spodobać. Więc zostawiam was z tym. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się wkrótce. Sugar rush, I knew you were giving some sweet shit was crazy.